Cześć, z tej strony Paweł i witam was na kanale Travel Tasters, a w dzisiejszym odcinku lecimy do Francji! Jeżeli jesteście na naszym kanale pierwszy raz, to nowe filmy z poradami oraz vlogi z podróży publikujemy systematycznie co tydzień, więc zachęcamy do bycia na bieżąco. A najłatwiej będzie to zrobić przez kliknięcie w przycisk subskrypcji i w ten mały dzwoneczek, który znajduje się tuż obok niego. Jak wspominałem na wstępie, w dzisiejszym odcinku podpowiemy wam troszeczkę o tym, jak zwiedzać jedno z najpiękniejszych miast Europy, czyli Paryż. Całą masą atrakcji i przepięknych miejsc do odwiedzenia jest to idealna propozycja na przedłużony weekend, ponieważ przez te kilka dni, jeżeli możecie tutaj przyjechać, na pewno nie będziecie się nudzić. Historia Francji? O tym nie będzie dzisiaj akurat. W ogóle wszystkie nazwy, które będę wymieniał w tym odcinku, pewnie nie będą wypowiadane prawidłowo, ale postaram się dla potrzeb tego odcinka. Bezpośrednie loty obsługiwane są przez tanie linie lotnicze z większości polskich miast, a bilet w obu kierunkach możemy kupić już od 300 do 400 zł od osoby. Do samego Paryża możemy trafić na jedno z trzech głównych lotnisk, czyli Orly, Beauvais i Charles de Gaulle. Pierwsze lotnisko, o którym będę chciał powiedzieć, to Orly. I niby da się z niego dojechać komunikacją miejską, ale to straszny ból i w ogóle najlepiej skorzystać z tak zwanego Orlibusa, który kosztuje niecałe 9 euro, a czas podróży zajmie wam około 30 minut. Z lotniska jeździ pomiędzy 6 rano a 12.30, natomiast z Paryża pomiędzy 5.30 a 12 w nocy i kursuje w tym czasie mniej więcej co 15-20 minut. Lotnisko Charles de Gaulle. Z tego największego lotniska Francji najłatwiej dostać się do miasta korzystając z miejskiej kolejki RER B. Cena za bilet to około 10 euro. Dojazd do stacji Jacques du Nord zajmuje około 35 minut. Trzecim i najbardziej popularnym, w zasadzie bo obsługiwanym przez wszystkie tanie linie lotnicze lotniskiem będzie Beauvais. Nie wystarczy powiedzieć o nim, że jest niezbyt urodziwe, ponieważ w wielu rankingach wygrywa konkurs na najgorsze w całej Europie. Najłatwiej i najwygodniej dojechać będzie do miasta, korzystając z autobusu lotniskowego. Dojazd na dworzec Paris-Port-Maillot zajmuje 75 minut, a cena to około 16 euro za osobę w jedną stronę. Rada z naszej strony, warto z wyprzedzeniem zaplanować, jak będziemy o której przylatywać i na które lotnisko, ponieważ może się okazać, że czasami będziemy mieć utrudniony na przykład powrót z Paryża. My na przykład mieliśmy wylot z lotniska Beauvais o 7 rano. Wydawałoby się, że wszystko będzie ok, bo skoro wylot jest o 7, to no właśnie, na lotnisku musimy być pewnie już tak zaraz po 5. Żeby dojechać na lotnisko po 5, to musimy wyjechać w zasadzie o 4 z Paryża. A jak dowiecie się za chwilę, metro kursuje dopiero od 5.30 do 12.30 w nocy, a złapanie taksówki prosto z ulicy nad ranem, czy to w zasadzie jeszcze w nocy, może nie być takim prostym zadaniem, jakby się wydawało. Rozwiązaniem dla nas tej sytuacji było zarezerwowanie taksówkarza za pomocą aplikacji Le Cab. Jest to taki francuski odpowiednik Ubera. Oczywiście nie martwcie się, ponieważ takie aplikacje jak Uber, MyTaxi, Taxify też spokojnie działają we Francji. To teraz opowiem troszkę, jak najlepiej poruszać się w ogóle po mieście. I na pewno nie macie się czego obawiać, ponieważ Paryż ma najlepiej funkcjonujący system metra, który posiada 16 linii i jest drugim, największym tego rodzaju systemem w Europie, tuż po moskiewskim. Przystanki oznaczane są takimi charakterystycznymi tabliczkami. Wszystkie linie działają od 5.30, a ostatni kurs zaczyna się o 12.30 w tygodniu i o 1.40 w nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę. Pojedynczy przejazd kosztuje 2 euro, ale gdy kupimy zestaw 10 biletów, to wtedy zapłacimy 16 i zawsze trochę zaoszczędzimy. Natomiast jeżeli wiecie, że będziecie dużo poruszać się po mieście, to warto zastanowić się nad całodniowymi biletami. Istnieje ich kilka rodzajów, natomiast jeśli nie będziecie korzystać z dojazdu do lotniska komunikacją miejską, to polecamy wybrać tzw. bilet mobili. A kosztują 7,5 euro za jedną osobę na cały dzień, ale tylko w pierwszej i w drugiej strefie. Komunikacja Paryża podzielona jest na specjalne obszary, które wyznaczają coraz większe okręgi od centrum. Generalnie w pierwszych dwóch strefach są praktycznie wszystkie atrakcje i ciekawe miejsca, które warto odwiedzić. Z pomocą przy korzystaniu z metra przychodzi Google Maps, bo nieocenioną ich zaletą jest to, że połączenia metra możemy sprawdzać za ich pomocą bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji. Naszą najbardziej preferowaną metodą poruszania się po mieście jest po prostu chodzenie.
To znaczy, kiedy dojedziemy z przystanku do przystanku, albo mamy niedaleką odległość do pokonania, to nie chowajmy się od razu do kolejki, tylko po prostu przejdźmy się tymi pięknymi uliczkami. Jeśli chodzi o ceny, to co prawda do miasta lata wiele tanich linii lotniczych, jednak sam Paryż nie należy do najtańszych miast. Na potrzeby przewodnika postaram się przybliżyć Wam takie najbardziej podstawowe koszta, żeby mniej więcej móc sobie troszkę lepiej oszacować, jakim budżetem najlepiej będzie dysponować, jadąc do tego miasta. Wynajem mieszkania dla dwóch osób na portalu Airbnb zaczyna się za to za około 450 zł za noc. Wstęp na wieżę Eiffla kosztuje na przykład dla dorosłych 17 euro, dla młodzieży do 24 roku życia 8 euro, a dla dzieci poniżej 11 4 euro. Bilet do Louvru to 17 euro, chyba że macie poniżej 26 roku życia i jesteście mieszkańcami Europejskiej Strefy Ekonomicznej, to wtedy wchodzicie za darmo. Obiad dla jednej osoby to koszt około 30 euro, śniadaniowa bagietka to 4 euro, no i najważniejsze, kawa to około 3 euro. Podobno to właśnie Francuzi je wymyślili. Można powiedzieć, że nie są oczekiwane, ale mile widziane, ponieważ restauracje przeważnie doliczają na koniec do rachunku od 10 do 15%. Jednak pamiętajcie, że kwota ta nie trafi bezpośrednio do kelnera, który Was obsługuje, więc jeżeli będzie naprawdę miły i jesteście zadowoleni, to warto mu zaokrąglić cenę i przyjmuje się około 1 do 2 euro, które zostawiamy właśnie do rachunku. No to teraz, z czym Wam się kojarzy francuska kuchnia? Pleśniowe sery, wina, żabie łódka, pasztety, croissanty? Musicie wiedzieć, że dla Francuzów kuchnia to styl życia. Na jej temat powstała niezliczona ilość książek, filmów, artykułów, dokumentów i gdybyśmy mieli poświęcić na to wszystko, żeby podsumować jakieś 2-3 minuty, to z naszej strony byłoby to po prostu nieuprzejme, ale o czymś trzeba powiedzieć. Więc dla nas francuska kuchnia to przede wszystkim bagietki. Francuzi to mistrzowie w wypiekaniu pieczywa i mają go ponad 30 rodzajów. Na każdej ulicy znajdziemy piekarnię, która tutaj jest czymś więcej niż typowym kioskiem z pieczywem. Możemy tam kupić sałatki, kawę, bagietki, croissanty, tarty czy quiche. I to właśnie w takim miejscu warto rozpocząć każdy dzień zwiedzania. A skoro mowa o śniadaniu, to tym co Francuzi uwielbiają jeść jako pierwszy posiłek są słodycze. A makaroniki, czyli słynne macaron, małe, słodkie, migdałowe ciasteczka bezowe, widać tutaj na każdym kroku. Niektóre sklepy są wręcz jak małe galerie sztuki wyłożone tymi pysznymi, kolorowymi przekąskami. A kolejną lokalną specjalnością, o której warto wspomnieć, są naleśniki. Można je kupić w wielu miejscach, w barach, specjalnych sklepikach. Te wybierane na słodko są przede wszystkim podawane z nutellą, a te na słono z szynką i serem. Jeśli wybieracie się tutaj pierwszy raz, to istnieje wiele miejsc, które na pewno trzeba będzie zobaczyć. A jeśli byliście już tu na wyjeździe i macie swoje ulubione miejsca, to nie ukrywajcie ich, podzielcie się z nami na dole w komentarzach. Miejsca, które na pewno warto odwiedzić w naszej opinii, rozpoczniemy od symbolu tego miasta. I nie, nie mam na myśli żółtych kamizelek, tylko wieżę Eiffla. Zbudowana z okazji wystawy światowej w 1889 roku, miała ukazywać Francję jako kraj nowoczesny i zaawansowany technicznie. Nie wszystkim od razu przypadła do gustu i nawet planowano, że po 20 latach ma zostać rozebrana. Na szczęście dzięki temu, że Gustave Eiffel, czyli jej twórca, na szczycie postawił bardzo ważną dla pocztowców i wojskowych antenę radiową, władze francuskie postanowiły ją zachować i słusznie, bo to dzięki niej w czasie I wojny światowej przechwycono depeszę wroga, dzięki której wpadła słynna kobieta szpieg Mata Hari. Wieża Eiffla dziennie podziwia prawie 20 tysięcy osób, co daje ponad 7 milionów w ciągu roku. Ponieważ kolejki, żeby wyjechać na szczyt są ogromne, ciężko nam rekomendować podziwianie miasta z któregoś z jej pięter. Oczywiście widoki są przepiękne, ale nie martwcie się, bo w Paryżu jest też kilka innych równie wspaniałych i na pewno mniej uczęszczanych miejsc widokowych, jak na przykład leżący po drugiej stronie Sekwany plac Trocadero. Jest to duży park leżący pod samą wieżą Eiffla, skąd jest też najpiękniejszy na nią widok. To właśnie tu złapiecie te idealne instagramowe ujęcia jak z pocztówek. A jeżeli będziecie chcieli spędzić tutaj miły piknik i akurat przypadkiem braknie Wam francuskiego wina, to nie martwcie się. Każda potrzeba znajdzie swoje zaspokojenie i pomiędzy odpoczywającymi turystami przechadzają się w dużej ilości panowie sprzedający właśnie takie zaopatrzenie. Największe muzeum świata,
Mając na uwadze, ile osób odwiedza rocznie to miejsce, a w zeszłym roku było to ponad 10 milionów, rada z naszej strony, jeśli chcecie spokojnie móc zobaczyć najważniejsze dzieła, takie jak Mona Lizę, Wenus z Milo, Nike Samotraki, przyjdźcie tutaj albo z samego rana, tuż po 9, kiedy muzeum jest otwierane, albo w środę i piątek o 18, kiedy wydłużone są godziny otwarcia, wtedy jest czynne do 22, ale generalnie zaczyna już troszkę pustoszeć. Dodatkowo do muzeum najlepiej wejść prosto z przystanku metra, przechodząc przez centrum handlowe Carousel du Louvre. Ominiecie wtedy kolejkę ludzi, która próbuje wejść z góry od strony piramidy. Wracając do punktów widokowych miasta, to naszym ulubionym jest ten, który rozpościera się z Łuku Triumfalnego. Ta wielka i monumentalna budowla z początku XIX wieku powstała ku pamięci żołnierzy, którzy zginęli podczas rewolucji francuskiej oraz wojen napoleońskich. Może nie jest to najwyższy budynek w mieście, ma tylko 51 metrów, to dzięki swojej lokacji na zwieńczeniu pól elizejskich oferuje niesamowity widok. Kolejnym miejscem, z którego roztacza się równie piękna panorama miasta, jest wzgórze Montmartre ze słynną bazyliką Saint-Clair, którą zbudowano na przełomie XIX i XX wieku i jest to przy okazji najwyżej położony punkt w Paryżu. W czasach przełomu wieków było to centrum bohemy miasta i do dziś można tam szukać śladów tego dawnego, artystycznego ducha. Nie wiem, jak dużo kłódek wytrzyma ten słynny most, ale jeżeli będziecie tutaj na wyjeździe ze swoją ukochaną, to na pewno musicie zostawić też swoją. Warto zaplanować to odpowiednio wcześniej, bo kłódki sprzedawane przez lokalnych biznesmenów potrafią być dość drogie, ale my na przykład wynegocjowaliśmy i tak jedną za 3 euro, a nie jak chciał na początku za 7. Symbol miasta, jeden z najbardziej znanych zabytków sztuki gotyku na świecie i najczęściej odwiedzanych kościół w mieście. Wstęp co prawda jest darmowy, ale kolejka przed nim może sięgać nawet kilkudziesięciu minut. Pomimo tego warto jednak wyczekać swoje, aby móc podziwiać piękne wnętrza i niesamowite witraże wraz z ogromną rozetą. Ciekawą opcją na podziwianie Paryża jest rejs po Sekwanie. W taki sposób możemy podziwiać miasto z zupełnie nowej perspektywy. Aby móc wziąć udział w takim rejsie, nie trzeba się wiele natrudzić, ponieważ wiele firm oferuje tego rodzaju atrakcje, a statki odpływają tuż spod wieży Eiffla, jeśli zejdziemy schodami na dół w stronę Sekwany. Oczywiście, to tylko kilka z miejsc, które warto odwiedzić w mieście świateł. Gdybyśmy mieli wymienić je wszystkie i poświęcić im tylko po kilkanaście sekund, to ten odcinek musiał być przynajmniej z 3 razy dłuższy. Pola Elizejskie, Panteon, Katakumby Paryskie, Muzeum d'Orsay, Versailles, Galeria Lafayette z niesamowitą kopułą oraz kolejnym punktem widokowym, wieża Montparnasse, jedyny w Europie Disneyland, z którego nagraliśmy vloga, czy centrum Pompidou, to tylko kilka z miejsc, o których warto jeszcze wspomnieć. Jednak Paryż to nie tylko te najbardziej znane zabytki. Dajcie sobie wolny czas, aby zgubić się w krętych uliczkach. Poszukajcie kolejnej ulubionej kawiarni, zróbcie zakupy w lokalnym sklepie, kupcie pyszne bagietki i pójdźcie na piknik do parku. To miasto można podziwiać na wiele sposobów. Poprzez jego piękne ulice, słynne filmy, zabytki, modę, kuchnię. Na pewno jest niesamowite i każdy z nas znajdzie w nim coś dla siebie. Miło nam, że dotrwaliście do tego momentu. W tym przewodniku po Paryżu byłoby to już wszystko, gdzie mieliśmy okazję spędzić kilka dni w zeszłym roku. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście prosimy o kliknięcie na łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, życzymy Wam udanego wyjazdu. Travel Tasters, pa pa!